wyznacz dziedzinę i miejsca zerowe funkcji f od x równa się 2x plus 7 przez x kwadrat minus 16. Zaczniemy od wyznaczenia dziedziny funkcji. Wyznaczając dziedzinę funkcji, zwracamy uwagę na trzy przypadki. Pierwszy przypadek to taki, że jakieś wyrażenie znajduje się w mianowniku. Wiemy, że nie wolno nam dzielić przez 0, czyli wyrażenie w mianowniku nie może być zerem. Drugi przypadek to taki, kiedy jakieś wyrażenie znajduje się pod pierwiastkiem parzystego stopnia. Głównie mamy tutaj pierwiastki drugiego stopnia. Wiemy, że możemy liczyć pierwiastki parzystych stopni tylko i wyłącznie z liczb dodatnich lub równych 0, dlatego to, co jest pod pierwiastkiem, musi być większe lub równe 0. I trzeci przypadek, gdy jednocześnie wyrażenie jest w mianowniku i jednocześnie pod pierwiastkiem parzystego stopnia. Z pierwszego przypadku wiemy, że nie może być zerem, z drugiego wiemy, że to, co jest pod pierwiastkiem, musi być większe lub równe 0. Po połączeniu tych dwóch warunków mamy, że to, co jest pod pierwiastkiem, musi być większe od 0. W przypadku naszej funkcji mamy pierwszy przypadek, czyli wyrażenie znajdujące się w mianowniku nie może być zerem. Zapiszemy więc warunek. X kwadrat minus 16 nie może być zerem. Rozwiązujemy to tak, jakby to był zwykły znak równa się. Za każdym razem ten znak będziemy przekreślać. Tu mamy wzór skróconego mnożenia. A kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b razy a plus b. Wykorzystajmy ten wzór. To jest nasze a kwadrat, czyli a wynosi x. To jest nasze b kwadrat, czyli b wynosi 4. Zastanawiamy się, kiedy iloczyn dwóch liczb da nam 0. Oczywiście wtedy, gdy przynajmniej jedna z tych liczb jest zerem. Czyli to przyrównujemy do 0. Oczywiście nasz znak równa się przekreślamy. Oraz to przyrównujemy do 0. Stąd mam, że x jest różne od czwórki i x jest różne od minus czwórki. Stąd dziedzina funkcji to jest cały zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem liczb minus 4 i 4. Teraz wyznaczymy miejsca zerowe funkcji f od x. Wiemy, że miejsce zerowe to taki x, dla którego f od x jest zerem, więc zaczniemy od zapisania równania, że f od x ma wynosić 0. W miejsce f od x możemy wstawić wzór naszej funkcji, czyli mamy 2x plus 7 przez x kwadrat minus 16 wynosi 0. Zastanówmy się, kiedy ułamek będzie zerem. Aby ułamek był zerem, jego licznik musi wynosić 0, czyli 2x plus 7 równa się 0. I rozwiążmy równanie z niewiadomą x. 7 przeniesiemy na drugą stronę równania. Dzielimy obustronnie przez 2, czyli mamy minus 7 drugich. Na tym etapie musimy sprawdzić, czy otrzymany wynik leży w dziedzinie funkcji. Jeżeli obliczone miejsce zerowe leży w dziedzinie funkcji, to znaczy, że jest to miejsce zerowe. Natomiast jeżeli otrzymany x nie leży w dziedzinie funkcji, to nie jest to miejsce zerowe. W naszej dziedzinie nie leżała tylko minus czwórka i czwórka, więc minus 7 drugich spokojnie jest naszym miejscem zerowym. Zapiszmy, że miejsce zerowe należy do zbioru. Możemy tu jeszcze wyciągnąć całości, czy mamy 3 i 1 druga, składającego się z liczby minus 3 i 1 druga.